Dzień dobry Państwu. Panie Krajowie, Pan mówi, że dla mnie zaszczyt i mój obowiązek spotkania z osobą bardzo popularną. Panią doktor minister stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, a osoba też nominowana na pełnomocnika rządu do spraw współpracy z drobnymi małymi przedsiębiorstwami. Tą drogą pragnę serdecznie Pani Minister pogratulować tak zaszczytnych funkcji i stanowisk, ale z drugiej strony na tym nie wiem, życzę wiele sukcesów i gratuluję faktu, no, takiej kreatywności i takiej ekspansji, jaki Pani podjęła na terenie kraju. Proszę, powiem szczerze, nie zgodzie po nominacji miesiąca już wiosenny podjąłem dialog z Panią Doktor, prosząc o przyjęcie zaproszenia kampanii. I de facto od razu była decyzja pozytywna, co faktycznie było nam bardzo wymowne i znaczące. I dzisiaj gościmy Panią Minister w imieniu Państwa Obywatelska Rzeczpospolitej pozdrawiam. Państwa spotkanie wzbogacone jest o udział samorządowców, sąsiadów, ponieważ tu mamy dosyć ciekawą misję i wypełnienia. I pragnę serdecznie przywitać właśnie uczestników dzisiejszego spotkania. Biznes kanadyjski, Panie Ministrze. Biznes kanadyjski reprezentowany przez podmioty gospodarcze, prywatne, spółdzielcze, Rada Biznesu, de facto taki organizm został w ubiegłym roku wykreowany jako ciało doradcze opiniodawców burmistrza przy podejmowanych strategicznych decyzji. Serdecznie pragnę przywitać redaktorów Wszelki Ważnego Przekazu, Wizja Kraków, Polskie Radio, lokalne media podbeskidzkie, krakowskie i katowickie. Wszystkim przybyłych serdecznie witam. Proszę Państwa, jakie w ogóle cele i program spotkania? To najważniejsze. Mianowicie, Pani Minister, kampania to faktycznie zdanie najdroższa tematy i polskiego katolicyzmu, jak i na mapy polskiego biznesu. To są dwa wyróżniki, walory, które faktycznie wyznaczają strategię i funkcję rozwoju miasteczka gminy. Miasteczko biznes pedowy i gmina również. W zasadzie strategii znaczy słynne pod miasteczką w kategorii rozwoju miasteczka. Ale w ostatnim okresie ogromny boom rozwój obuwnictwa, zwłaszcza na terenie miejskim. Bo de facto reprezentujemy niespełna 5000 miasteczko i 11 sołectw. I na tych sołectwach w tych miejscowościach są szczególne potentaty obuwnicze. Miejscowość Świętowice, Stanisław, Świętowice. I dzisiejsze spotkanie ma na celu przede wszystkim prośba do Pani, doktor, Pani Minister, o troszkę nakarmienie nas do kompetentną merytoryczną wiedzą dotyczących relacji biznes, administracja rządowa, konstytucja biznesmenowa, polityka fiskalna, podatkowa, współpraca w relacji Unii. Wiele takich różnych lokalnych konwencja spotkania. Proszę Państwa, przede wszystkim skoro dane jest ogromny zaszczyt, że taką osobę tu gościmy, więc pozwolimy sobie tutaj o wszystkim wystąpieniu Pani Minister, o przedstawienie wiedzy, a następnie jest przewidywany oczywiście tutaj czas na pytania i sobie podpisać jest intencyjny, jest bardzo wymowne, z kolegami, tu z samorządowcami, z sąsiadami i z Panią Minister, dotyczący tu wypracowania pewnych relacji współpracy biznes-ministerstw. Pewne formułek mamy już przygotowane. Bardzo się cieszę, że mogę gościć wśród Państwa i zawitać w Kanadzie Żydowskiej, w tym pięknym miasteczku, także historycznie. A to bardzo się cieszę, że teraz i tak powiem na marginesie, że każdy w życiu ma jakieś pasje albo jakieś zamówienia. Rzeczywiście moim takim prywatnym zajmowaniem zamówienie jest butów, bo tym bardziej się cieszę, że tutaj trafiłam na ten teren. Więc mam nadzieję, że będzie mi tutaj w tym zakresie także dane zobaczyć te nowe modele. Rzeczywiście, firmy są znane i cenione na rynku i krajowym, na rynku zagranicznym. Szanowni Państwo, pozwoliłam sobie szczególnie specjalnie dla Państwa. Zaraz powiem o tych formułach, które my realizujemy, promując konstytucję dla biznesu, czyli tą rewolucję prawa gospodarczego, reformę prawa gospodarczego, która jest największą reformą w 1989 roku.
zachodu i które mają dać możliwości wykorzystania tych zmian gospodarczych, zmian fiskalnych, zmian podatkowych, tak żeby przedsiębiorcy czuli wsparcie państwa w funkcjonowaniu, tak żeby administracja samorządowa, administracja publiczna, administracja rządowa budowała po prostu partnerskie relacje i zaufanie z wszystkimi przedsiębiorcami. Dlatego, czy dotarli już państwo z Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego? Jest, są państwo. Szanowni państwo, jeżeli państwo będziecie mieli jakiekolwiek konkretne pytania, także do administracji skarbowej, to służą tu państwo swoją merytoryczną i fachową wiedzą, ale także tymi pierwszymi relacjami, myślę, że one są dobre, ale jeżeli często otrzymujemy sygnały od przedsiębiorców, że jest zbyt restrykcyjnie, a ma być po prostu informacyjnie, ma być wspierająco i ma być szacunek dla podatnika bez względu. Szanowni państwo, ja zawsze powtarzam, zanim przejdę do tych szczegółów i troszeczkę omówię te kwestie, które zostały wprowadzone, ja zawsze powtarzam, że na papierze można napisać wiele, bo papier przyjmuje wszystko. Ale najważniejszą kwestią jest wdrożenie tych przepisów, realizacja tych przepisów i konsekwentnie ich rozliczanie. Więc mam nadzieję, że wszystkie razy panie burmistrzu, że to spotkanie tylko jest początkiem naszej współpracy. My dzisiaj próbujemy sobie stać, nawiązując relacje i z Radą Biznesu, ale z samorządowcami, którzy są tak naprawdę liderami tych lokalnych społeczności, które budują także otoczenie, które ma wspierać przedsiębiorczość i wszelkie inicjatywy po przedsiębiorcze, bo wiemy, że silny biznes, lokalny w samorządzie, to silny samorząd, to pięknie rozwijająca się nasza mała ojczyzna, w której chcemy mieszkać, w której chcemy wychowywać swoje dzieci, w której chcemy się realizować. Ja zawsze powtarzam, że w sercu mamy dwie ojczyzny. Jedną tą, na której pracujemy jako Rzeczpospolita Polska, ale druga to właśnie tą małą, w której jesteśmy na co dzień. I warto o tej małej zawsze pamiętać, budując tą małą, budujemy tą naszą ojczyznę, z której jesteśmy dumni, z której musimy walczyć także w kwestiach konkurencji międzynarodowej. Ja byłam przedsiębiorczynią. Kilkanaście lat prowadziłam, zakładałam działalność gospodarczą, prowadziłam doradztwo w zakresie pozyskiwania środków unijnych i doskonale wiem, doskonale z życia i z autopsji spotykałam się z problemami, które na co dzień po prostu dotykają przedsiębiorców. I to była główną inspiracją, kiedy podjęłam współpracę w ramach właśnie podjęcia wszelkich działań, żeby likwidować bariery administracyjne, żeby słuchać przedsiębiorców. I te spotkania, które od kilkunastu miesięcy odbywają się właśnie u państwa, na małych, mniejszych miastach powiatowych, mniejszych gminach, mając tu przedstawę, żebyśmy rozmawiali z przedsiębiorcami, żebyśmy wsłuchiwali się w głos. Przedsiębiorcy jest zawsze trudniej. Jest po prostu trudniej. Mój mąż jest też przedsiębiorcą, mówi, co ty mi mówisz, ja przez 25, te pierwsze 20 dni to muszę dorobić na opłaty i podatki, a później może mogę myśleć o zysku. I rzeczywiście taka kwestia jest niezwykle istotna i taka kwestia jest ważna, dlatego szukamy tych rozwiązań, żeby przedsiębiorcom po prostu było łatwiej, żeby się lepiej funkcjonowało. Stąd ta reforma prawa gospodarczego, konstytucja dla biznesu. Jak wspomniałam, tak naprawdę w 1989 roku kilkadziesiąt razy nowelizowana. Wzajemnie wykluczające się przepisy, nie mówiące wprost, że przedsiębiorca to jest uczciwy podatnik, że wszystkie rozwiązania, które są dzisiaj wątpliwe, mają być wyjaśnione na korzyść podatnika. To trzeba było zapisać jednoznacznie, tak żeby administracja skarbowa była partnerem, tak żeby rozumiała przedsiębiorcy, tak żebyśmy mogli konsekwentnie wspierać te działania i wyjść naprzeciw. My spotykamy się z wieloma sygnałami z regionów, że te interpretacje bywają różne, ale dlatego powstał taki międzyresortowy zespół i w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, wspólnie z Ministerstwem Finansów, którego szefem jest pan minister Krajowej Administracji Skarbowej, pan minister Cybulski, żeby interweniować właśnie w takich indywidualnych, jednostkowych też sytuacjach, żeby po prostu podatnikowi nie wyrządzić krzywdę, bo lepiej zapobiegać niż leczyć. Lepiej rozwiązywać te problemy, które do nas docierają, niż na nie reagować. Tych problemów jest sporo. Jesteśmy na
tam reprezentował. To ustawa, która wspiera przedsiębiorców w rynku dotyczącym wsparcia eksportowego. To ustawa o CITDG. To właśnie te pięć elementów, które się ze sobą łączą. I w tych elementach takie podstawowe dwie zmiany. To dwie propozycje, które do tej pory nie było. Bardzo się cieszę, że mamy tutaj młodą kadrę, bo więc chcemy uruchomić takie działania przedsiębiorcze, inicjatywy. Jedną z takich inicjatyw właśnie jest działalność nierejestrowa. To jest tak naprawdę wyjście naprzeciw tym osobom, które dorabiały, miały możliwość dodatkowego źródła finansowego, ale bały się, że pracują w szarej strefie. Bały się konsekwencji podatkowych, bały się, że po prostu jakieś restrykcje mogą iść z tej strony spotkać. To było chociażby udzielane korepetycje, to było sprzedaż tej słynnej pietruszki obok naszego często domu czy placyku, to była dodatkowe uszycie sukienki, czyli te działania, które miały być dodatkowym naszym wsparciem. I właśnie ta działalność i ta forma realizacji jest takim wyjściem naprzeciw bardzo oczekiwanym, czyli do 1250 zł. To jest kwestia minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli ono będzie podwyższone, to jest możliwość oczywiście tego dopracowania tych środków finansowych większe i rozliczenie jest na koniec roku. Ale jeżeli będziecie Państwo mieli jakieś pytania, to myślę, że te szczegóły Państwu powiedzą specjaliści, którzy bezpośrednio są tutaj u Państwa. Ja, Szanowni Państwo, żebyśmy dzisiaj podpisując sobie deklarację, Panie Burmistrzu, ja rekomenduję i deklaruję wsparcie i pomoc w każdym zakresie. Wszystkich Państwa samorządowców. Bo to jest niezwykle ważne, żeby to nie było tylko jednorazowy wyjazd. Przyjazd, wymiana poglądów i zapominamy o sobie. Nie. Budujemy, drodzy Państwo, relacje. Budujemy relacje z przedsiębiorcami, budujemy relacje z samorządowcami, budujemy partnerskie zaufanie. Nie? No trudno bym powiedziała, myślę, że przesadzone byłoby, gdybym powiedziała, że jak w rodzinie. Ale jak w środowisku dobrej rady biznesu. Tutaj dzisiaj w Kalwarii jest Dobrzegowskiej, ale te rady biznesu są radami ogólnopolskimi. I myślę, że nawet w taki moment, kiedy te przedstawiciele poszczególnych rad biznesu będą spotykać się w Warszawie. Ja zaproszę jako pełnomocnik rządu do spraw małej i średniej przedsiębiorczości i wtedy również to Państwo będą zechcą przyjechać do mnie i wymieniać się już między poglądami regionalnymi. Bo Szanowni Państwo, my pracujemy nad rozwiązaniami, które mają dotyczyć wszystkich pracy, ale jak doskonale wiemy, każda działalność gospodarcza jest działalnością bardzo indywidualną. Każdy region jest regionem bardzo indywidualnym i potrzebującym zupełnie innej drogi, czy wsparcia, czy zrozumienia, czy zasygnalizowania zupełnie innych problemów. I niezwykle ważne są takie spotkania jak tutaj, kiedy możemy rozmawiać o konkretnym regionie, kiedy zbliżamy i te ankiety, które macie Państwo przed sobą, one są niezwykłym bogactwem Państwa wiedzy, Państwa oczekiwań i problemów, które my chcemy dla Państwa rozwiązać. Bo konstytucja do biznesu, która już funkcjonuje, to jest pierwszy krok. Dwa dni temu pani minister Czerwińska zapowiedziała dużą zmianę w ordynacji podatkowej. Po prostu ma być prosto, przejrzyście i zrozumiałe. To przedsiębiorca ma mieć wsparcie w lokalnej administracji skarbowej, w lokalnej administracji samorządowej, wsparcie i merytoryczne, i zrozumienie, i ma mieć takie rozwiązania, które ukierunkują go na funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa, wskażą drogi także finansowania. My takie centrum informacji małych i średnich przedsiębiorstw również mamy w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gdzie są wszystkie instrumenty finansowe, z których mogą przedsiębiorcy korzystać. Bank Gospodarstwa Krajowego, przecież największy państwowy bank rozwoju, który również służy swoją pomocą w zakresie i wsparcia samorządowego, i w zakresie wsparcia dla konkretnych firm. To Polski Fundusz Rozwoju, który również ma specjalną ofertę dedykowaną dla Państwa jako przedsiębiorców. Co jest dla mnie niezwykle cenne w takich spotkaniach? To, że my sobie wymieniamy poglądy, że ja mówię ogólnie o tym rozwiązaniu, to jest jedno. Ale dla mnie ważniejsze są później, Szanowni Państwo, indywidualne rozwiązania.
z Państwem, bo każdy z Państwa jako przedsiębiorca ma zupełnie inny problem. Prowadzi mikrofirmę, małą firmę, średnią firmę, dużą firmę. Handluje, czy produkuje lub usługuje. Prowadzi działalność na rynku lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Jedna z firm potrzebuje wsparcia w zakresie ubezpieczenia eksportu. Druga wsparcia na zasadzie innowacyjności, bo szuka badań na rozwój. Kolejna firma poszukuje wsparcia na technologię. Jeszcze inna walczy z zatorami płatniczymi. Bo to kolejna zmora dla, przepraszam za kolokwializm, ale niestety tak jest. To jest największa bolączka dzisiejszych firm z zatory płatnicze, z którymi my również walczymy. Dzisiaj są przygotowane, już rozwiązane. One są u Państwa w konsultacji. Ja bardzo proszę o sygnał do każdego z Państwa. Jeżeli tylko Państwo znajdziecie, zostawicie swoje maile, wyślemy propozycje rozwiązań i ja oczekuję dyskusji, rozmów z profesjonalistami. Bo dla mnie każda osoba, która prowadzi działalność gospodarczą, jest profesjonalistą w prowadzeniu państwa. Bez względu na branżę, bez względu na wielkość, tylko mówię, indywidualizm firmy polega na tym, że potrzebuje zupełnie innego wsparcia i tak podchodzę do swojej funkcji pełnomocnika. I rzeczywiście tych rozmów, tych kontaktów, tych interwencji z Państwa strony mamy już kilkaset, co pokazuje, że można rozwiązywać problemy. Ja niestety powiem, walczymy z biurokracją administracyjną, walczymy, ale to się zmienia. I obiecuję Państwu, że to się, na pewno zmieni. Tu pracujemy, musimy pracować na zupełnie innym podejściem budowania partnerstwa i zupełnie inną zmianą mentalności w postrzeganiu przedsiębiorcy. Oczywiście z szacunkiem dla urzędnika, bo ja zdaję sobie sprawę, że oprócz tych przepisów, zmiana tych przepisów, szybkość ich zmian też powoduje dezinformację. Stąd jesteśmy i będziemy Państwa wspierać w każdych takich nawet interwencjach indywidualnych czy interpretacjach. Stąd Konstytucja dla Biznesu daje możliwość interpretacji, jasnej interpretacji stosowanego przepisu. Stąd właśnie będzie centralny punkt lokalny, doradztwa podatkowego dla Państwa, że tą restrykcję i zawsze przyjął taką technologię swojego działania. Nie restrykcje dla przedsiębiorcy. Nie! Pokażmy tą drogę wsparcia, funkcjonowania, a restrykcja na końcu. I mam nadzieję, że takie, że te czasy i taki czas, kiedy ten cel się spełni, nastąpi już wkrótce. Jestem z cechu Związku reprezentuję 180 kilka małych zakładów produkcyjnych. Cieszymy się bardzo, że rząd zajął się podatkiem CIT. Pani minister była łaskawa wspomnieć o PIT-cie. No ale chcielibyśmy zapytać, kiedy? Kiedy doczekamy się właśnie takiej ingerencji w stawkę podatku PIT, jaka spotka podatek CIT? No, druga sprawa. Bardzo cieszymy się z tego, co pani powiedziała na temat pracy rządu czy parlamentu w celu uproszczenia przepisów podatkowych. No, jest to bardzo ciekawy pomysł. Dość powiedzieć, że pracodawca płaca ZUS, a w samej deklaracji ZUS-owskiej jest kilka rubryk, gdzie jest składka płacona przez pracodawcę, pracownika, społeczne, emerytalne, rentowe, zdrowotne, odliczamy 9, to znaczy płacimy zdrowotne 9,90 parę, odliczamy 7,75. No więc to jest piękna rzecz, że Państwo mają się tym zająć i bardzo nas to cieszy. Chcielibyśmy doczekać się systemu podatkowego, bądź takich deklaracji ZUS-owskich, gdzie pracodawca płacąc pensje pracownikowi nie musi wypełniać każdego tego, bo to on i tak wypłaca całą tą kwotę temu swojemu pracownikowi. No i sztandarowa rzecz. Kiedyś poprzednicy wasi na fotelach w ministerstwach podnieśli podatek VAT. Była deklaracja, że ten podatek wróci, zostanie obniżony, więc my, mali przedsiębiorcy, usługowcy,
jesteśmy z tym bardzo zainteresowani i chcielibyśmy się dowiedzieć, czy rząd ma zamiar przystąpić do pracy nad obniżeniem bądź powrotem stawki. Dziękuję bardzo. A jeszcze jedno. Pani minister była łaskawa wspomnieć o programie Mieszkanie Plus. Chciałem zapytać, mieszkamy tutaj na terenie w zasadzie wiejskim. Większość, czy gmina Kalwaria, czy sąsiednie gminy Stryszów, Mucharz, to są gminy wiejskie. Czy na przykład samorządowcy z tych gmin będą mogli skorzystać? Trudno sobie wyobrazić wybudowanie bloku w środku wsi, ale czy oni mogliby skorzystać, budując na przykład domki szeregowe z tego programu? Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ale poznam też gminę, tak jak pan, też pomożę, że to wykładowca, więc rzeczywiście trzeba było ją domaśnie mówić do większej sali audytorium, co prawda nie na nie w takich momentach. Szanowni Państwo, odnośnie Mieszkania Plus, bo są te samorządowcy, jak najbardziej samorządowcy gmin wiejskich będą mogli korzystać z tego programu, dlatego mówię, że on jest przygotowany na indywidualne oferty. Mało tego, to co pan raczył wspomnieć, staramy się uniknąć rozwiązań, że rzeczywiście powstaną czy bloki, czy domki jednorodzinne w Szczelewolu i nie będzie dostępu ani do opieki zdrowotnej, ani do edukacji, ani nie będzie całej infrastruktury drogowej. To jest bardzo precyzyjnie w ustawie zapisane i tych elementów będziemy musieli je ze sobą powiązać, ale takie gminy także posiadają mieszkania, które wymagają na przykład wsparcia remontu i dostosowania i uczestnictwa w ramach tych programów wsparcia czynszowego i takie mieszkania również będą wspierane w ramach finansowania wsparcia z różnych instrumentów finansowych, które proponuje BGK nieruchomości. Ja nie wiem, czy Państwo wczoraj byliście na tym forum dialogu mieszkalnictwa? Tak? O! Samorządowcy byli, więc myślę, że drodzy Państwo, ja nie wyobrażam sobie kampanii wyborczej, która odpowiada na oczekiwania mieszkańców bez udziału w programie Mieszkanie Plus. Naprawdę. Bo mieszkania to dobra, godna płaca, mieszkanie, czyli bezpieczeństwo, opieka zdrowotna i edukacja. To wszystkie te elementy, które muszą być dzisiaj standardem każdego samorządu gminnego, bo samorząd gminny to my mieszkańcy, którzy na co dzień tam mieszkamy i funkcjonujemy. Odnośnie VAT-u to sytuacja niezwykle trudna, bo rzeczywiście ja wiem, że oczekiwania społeczne, a oczekiwania przedsiębiorców są takie, żeby ten VAT był zmniejszony. Ale z drugiej strony bilans budżetu wymaga też, żeby tych inwestycji było jednak coraz to więcej. Uszczelniliśmy, zmniejszyliśmy lukę VAT-owską i mam nadzieję, że jeżeli te uszczelnienia spowodują, że tych uszczelnień będziemy się starali, żeby te uszczelnienia były całkowicie, może inaczej, żeby zminimalizować, w 100% się nie wiem, ale w największym stopniu nieszczelność VAT-u, czyli oszustwa podatkowe, to przyjdzie taki moment, że ten VAT po prostu będziemy mogli obniżyć. Mam taką nadzieję, bo tak jak z podatkiem PIT, zrobiliśmy pierwszy krok, bo zawsze mówię, że analizujemy sytuację za staną. Za staną sytuacja była taka, że CIT był 19%. CIT płacimy podwójnie, prawda? Więc ten CIT zmniejszyliśmy na 15,9%. To jest początek drogi, o czym powiedziałam. I sytuacja zastana w VAT-ie była dokładnie taka sama. Mieliśmy ogromną lukę podatkową. Przez kilka ostatnich lat analizy są różne, ale to jest ponad 200 miliardów VAT-u, które wypłynęło, a które można było i możemy zainwestować. Więc to jest niezwykle istotne, że udało nam się zminimalizować tę lukę. Udało nam dzięki temu mogliśmy wesprzeć także samorządy wiejskie, 500+, bo myślę, że tu nikt dzisiaj nie polemizuje z faktem, że te pieniądze spowodowały, że po prostu ta zamożność życia mieszkańców jest na wyższym poziomie. Dzięki temu możemy przeznaczyć 200 milionów wsparcia na Mieszkanie Plus.
wyprawkę szkolną. Dzięki temu możemy spowodować, że rzeczywiście zaproponować preferencyjne wsparcie dla przedsiębiorców, czyli ZUS od przychodu. Dzięki temu jest możliwość wsparcia wszystkich inwestycji samorządowych. No 500 milionów na ostatnio na drogi, ostatni program, program rządowy, to myślę, że pan Burmistrz się pochwali. 500 milionów, gdzie naprawdę te oczekiwania mieszkańców są. I te oczekiwania w budżecie zawsze trzeba tak zbilansować, żeby budżet był adekwatny, realizacja tych inwestycji była adekwatna do kosztów i nie nadmiernie budować deficyt finansowy. Zależy, bo to deficyt czy dług samorządu, to dług mieszkańców. No, zawsze musimy powiedzieć, też mamy ogromne oczekiwania z naszej. Ja zawsze mówię, daję swój budżet, też oczekiwania zawsze są duże, możliwości są zawsze skromniejsze niż nasze plany, ale dlatego realizujemy je skrupulatnie i mam nadzieję, że te wszystkie rozwiązania, właśnie też te rozliczeniowe, będą wychodziły tylko naprzeciw podatnikom, będzie łatwo, przejrzyście i ma być prosto. To jest niezwykle istotne, ma być prosto. Jeszcze raz podkreślę, że dla przedsiębiorcy najważniejszy jest czas. I to trzeba minimalizować czas, który poświęca przedsiębiorca także na wypełnienie tych dokumentów. I nie dublować informacji, które już posiadamy. To jest też jeden z elementów podstawowych tej reformy prawa gospodarczego. JPK spowodował, że Państwo będziecie mieli tych obciążeń mniej, ponieważ już są analizy, już są informacje, które spływają co miesiąc od przedsiębiorców. Po prostu tylko trzeba je weryfikować i kontroli ma być mniej. Tylko te kontrole, które są przede wszystkim poparte odpowiednimi wątpliwościami urzędników skarbowych. Tylko tyle. Proszę bardzo. Ja mam dosyć domyślny głos. To, co pani minister mówiła o współpracy pomiędzy administracją rządową, samorządową i przedsiębiorcami. Ja na przykładzie własnej gminy leżącej w otoczeniu zbiornika wodnego Świna, powiem pan, chcę powiedzieć, że jest blokada inicjatyw, a nie współpraca. Ten konkretny przykład jest związany z tym, że z środków unijnych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd Marszałkowski mamy zabezpieczone środki finansowe w kwocie 11 milionów złotych. I aby te środki uruchomić i podpisać umowę z Urzędem Marszałkowskim, konieczne jest podpisanie umowy użyczenia działeczek Skarbu Państwa. I akurat te centrum rekreacji ma być zmienione. To akurat przy restrukturyzacji rządu z Ministerstwa Środowiska przeszło to pod Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. I dziesiątki telefonów w ogóle pisemek i od 4 stycznia, kiedy miały być podpisane takie umowy, a mamy gwarancję w promesie w ogóle użyczenia, mamy już prawie 6 miesięcy, nie ruszyliśmy w ogóle do przodu absolutnie. A z centrum rekreacji nasi przedsiębiorcy oczekują właśnie tutaj hossy tutaj rozwojowej, bo liczyli na budowę pensjonatów, hoteli, restauracji, bo wiadomo, że woda w zbiorniku, który będzie rekreacyjny, może powodować tutaj wzrost przedsiębiorczości, aktywizację w ogóle zawodową. I w tej chwili jesteśmy, powiedzmy, przysłowiowo ręką w nocniku, bo ostateczny termin, który wyznaczył nam Urząd Marszałkowski na przedstawienie tej umowy, która umożliwia, powiedzmy, pozyskanie środków, jest 30 czerwca. Zostało nam kilka w ogóle dni, także dostaje samorząd, dostają w ogóle przedsiębiorcy w ogóle w Polsce. To jest jedno zagadnienie. Drugie, akurat też na przykładzie własnej gminy, obserwuję ostatnio spadek osób zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej, a nawet w ogóle likwidacją. Oczywiście na to się składa w ogóle sytuacja jakby taka w ogóle globalna. Z jednej strony brak ludzi, który dotkliwie w ogóle odczuwamy, z drugiej strony wzrost wynagrodzeń i dla pracowników to jest w ogóle dobra rzecz, a po drugie duży wzrost cen materiałów i innych w ogóle usług. I to o
oczywiście jeszcze do tego podatki, obciążenia podatkowe i to powoduje, że niestety na naszym terenie firmy upadają, a firmy to też jakiś tam kapitał, w ogóle dochód dla samorządów. I trzecia jakby w ogóle kwestia, którą wczoraj poruszył ze mną rolnik. Rolnik duży, mający w ogóle sady, ogrody i tak dalej. I gdzieś tam w przestrzeni medialnej pojawiła się w ogóle taka w ogóle informacja. Ludzi do roboty nie ma do zrywania agresji, w ogóle wiśni, w ogóle w tej chwili i tak dalej. A pomysł, nie wiem czy prawdziwy, chciałbym tutaj w ogóle potwierdzenia, jest nawet w ogóle taki, że uczniowie, którzy by uczestniczyli w ogóle w tych całych w ogóle zbiorach, dodatkowo byliby opodatkowani. Ale jak są uczniowie? To znaczy ci, którzy by chcieli byłby powiedzmy w okresie wakacji młodzieżowej czy zbiorach. To znaczy dzieci młodzież. Szanowny Panie Burcie, tak? Panie Burcie, przepraszam. Panie Burcie, no sytuację pierwszą, którą pan opisał, to ja jej po prostu nie, ale ja jej nie znam i nie mogę panu już nic opowiedzieć, ale ją zweryfikujemy. Teraz zapiszemy informację i myślę, że 30 czerwca jest jeszcze tydzień. No bo ja się dowiaduję dzisiaj, bo to jest ale Panie Burcie, ale ja się dowiaduję o tej sytuacji dzisiaj, a dzisiaj jest 22 czerwca, tak? No więc mogę panu zadeklarować jedno, że my tą informację zaraz zapiszemy i postaram się ją wyjaśnić i mamy panu tutaj wiadomość. Jakby pan poinformował mnie w styczniu, to bym dzisiaj panu już powiedziała, udzieliła odpowiedzi na to pytanie. Więc no trudno, żebym dzisiaj miała panu gotową odpowiedź, panie Wójcie. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia dotyczyła likwidacja w działalności gospodarczej ze względu na brak pracy. No i to jest też odpowiedź, z którą musimy się zmierzyć, szanowni państwo. Do końca czerwca my już pracujemy nad całą polityką migracyjną rządu, bo wiem, zdajemy sobie sprawę, że rąk do pracy dzisiaj nie ma, a nie jesteśmy w stanie. Jest kilka czynników. No, wzrost poziomu wynagrodzeń to jest akurat ta sytuacja, która jest dobra dla pracowników, ale też jakby ma bezpośredni wpływ na sytuację finansową przedsiębiorców. Ale też nie zagwarantuje luki braku do obsadzenia konkretnych stanowisk czy konkretnych branż. Stąd jestem akurat z powiatu Kępińskiego, gdzie poziom bezrobocia jest 1,6, gdzie jest największa branża meblowa, to jest drugie zagłębie meblowe w Europie, gdzie mamy zatrudnionych w powiecie 3000 pracowników z Ukrainy, z Nepalu, z Wietnamu, więc rzeczywiście ta migracja jest widoczna. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej, trzeba tworzyć warunki, żeby te osoby chciały pracować. Mają też ogromne wymagania, już nie ten czas, kiedy te osoby pierwszy raz podejmowały działalność gospodarczą. Dzisiaj rzeczywiście dla tych osób warunki wynagrodzenia, gwarancja mieszkań, gwarancja posiłków, to jest standard. To jest standard, ale tak jakby sytuacja nam się powtarza, kiedy my wyjeżdżaliśmy za tą pracą i kiedy wykonywaliśmy te zadania i obowiązki, które wtedy pracownicy w Niemczech czy w Wielkiej Brytanii nie chcieli podejmować. I tutaj wzrost gospodarczy jest bardzo dobrym wyznacznikiem. Zresztą mamy bardzo dobrą sytuację, jeśli chodzi o analizę Polski w zakresie PKB w całej Komisji Europejskiej. Ale to są właśnie też wyzwania rynku pracy. I tutaj zaproponujemy państwu już w najbliższych tygodniach, bo ta odpowiedź na oczekiwania przedsiębiorców była, ale ona jednak okazuje się, że ona jest jeszcze mało elastyczna z oczekiwaniami przedsiębiorców w kwestii minimalizowania tego czasu oczekiwania na oświadczenia, zaświadczenia. Bo tych napływu tych osób jest stosunkowo dużo i musimy tutaj sobie z tym poradzić. I proponujemy także w rozwiązaniach takich, żeby można było sprowadzać współmałżonkę już na jednym tutaj oświadczeniu, które jakby powodować, żeby ta asymilacja
odbywała się na miejscu. Jeśli chodzi o upadłość firm, mówiłam już o sowarach prawniczych. To jest jeden z elementów, kiedy firmy borykają się z płatnościami i z niewypłaconością. I wzrost kosztów produkcji, czyli na które się składają także koszty pracy, ale także koszty, wzrost kosztów materiałów, chociażby na rynku budowlanym to jest odczuwalne, kosztów materiałów budowlanych. Ale szanowni państwo, ja podam państwu chociażby inwestycje drogowe, bo tutaj przedsiębiorcy wszyscy się z tym pewnie borykają. Często nawet przetargi są ogłaszane kilkukrotnie, ponieważ cena została już zaktualizowana ze względu nawet na koszty pracy i koszty materiałów budowlanych. I podam przykład kruszywa. Podstawowego kruszywa, które jest potrzebne do wykonywania każdej inwestycji drogowej. Takim jednym standardowym przetargu drogowym potrzebne jest od 1000 do od 700 do 1 miliona ton kruszywa podstawowego z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Szanowni państwo, na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, gdzie koszt wydobycia kruszywa jest od 7 do 9,50, cena kruszywa była sprzedawana w tych kopalniach. Wszystkie zostały sprywatyzowane. Wszystkie w ostatnich 8 latach. Niestety, gdyby ten efekt mamy teraz zamieszany, były sprzedawane te kruszywa między 14 a 18, a teraz 22 do 30. No, proszę sobie przeliczyć, jak musiały wzrosnąć koszty realizacji tej inwestycji, chociażby drogowej. Dlatego borykamy się z sytuacją firm, które nie otrzymują wynagrodzenia, borykają się z zapłatą, chociaż też szukaliśmy rozwiązania i spowodowaliśmy, że podwykonawcy trzeba uregulować te zobowiązania, ale firmy borykają się po prostu, że nie są w stanie w tej cenie wykonać inwestycji. Już nawet w wielu sytuacjach taniej było przywozić kruszywo ze Szwecji transportem mieszanym. Więc no, to są absurdy, ale szanowni państwo, no, później mamy decyzję. Mamy wspierać polskich przedsiębiorców i polskie inwestycje, czy mamy przywozić to kruszywo z zagranicy. Wiadomo, że opłacalność inwestycji jest niezwykle istotna, bo tu nam się te koszty wielokrotnie powodują, że one przedrażają. No ja mam taką sytuację też w Polsce, gdzie wczoraj mieliśmy taką trudną rozmowę, gdzie jedna z firm no, nie płaciła swoim podwykonawcom, podwykonawcy zeszli z robót. Mam nadzieję, że sytuacja nam się od wczoraj już unormowała i że firma, właściciel wrócił, przyjechał do Polski, zobligował się do wypłaty wynagrodzeń dla tych podwykonawców. Mam nadzieję, że wykonawcy wrócą w poniedziałek do wykonania swoich prac, bo można oczywiście zerwać przetarg i umowę, ale to jest cała inwentaryzacja, przetarg na nowo, kolejne opóźnienia w realizacji kilku roku, co najmniej roku, no i oczywiście dramatycznie wysokie wzrost kosztów. Więc zawsze uważam, że no, trzeba znaleźć rozwiązania, oczywiście trzeba być sumiennym przedsiębiorcą. Tak, przepraszam, tylko tutaj chcę wzbogacić temat, który no, jest interesujący. Powiedzmy, nie kontentowali tych wysokich, ale faktycznie a propos tych przetargów i tych zawyżeń. Panie minister, w mojej ocenie sądowej są względu na przestępstwa. I tutaj faktycznie daje poważny sygnał i o pomoc. Daje przykład z autopsji Kalwarii. Proszę państwa, 350 mieszkańców Kalwarii dało petycję do gminy, do rady, do burmistrza, kantoru. Wybudujcie BEIN w Kalwarii, Sky Park. Oczywiście była aprobata i w mojej skromnej osobie rady 330 tysięcy kosztorys. Zadanie nie gigantyczne, nie odstraszające. Oczywiście procedura przetargowa uczciwie wyłomiona. I co się dzieje? Faktycznie w ciągu 4 miesięcy. Pierwszy przetarg, wyspecjalizowane dwie firmy z Krakowa zadeklarowały uczestnictwo w procedowaniu. 750 tysięcy do 800. Czyli o 100% licząc na to, że faktycznie będziemy naiwni i samorząd dopłaci 100%. Oczywiście unieważniamy przetarg. Powtarzamy, tydzień temu ponowna procedura, 800 tysięcy. I w takim razie oczywiście po raz drugi unieważniamy.
Ta sama firma w Oświęcimiu w tamtym roku wybudowała za 290 tysięcy zamiast. I teraz pytanie jest takie. Jeżeli tak sobie prezes i ta firma kpi ze wszystkich, kpi sobie z rządu, samorządu, głęboko się zastanawiam, czy de facto nie przekazać sprawy do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do prokuratury. Jeżeli prezes tak firmy będzie w konfrontacji z takimi urzędnikami, to nie się delegitymuje. Te argumenty, dlaczego o 100% rządza. Czyli ma to kosztować nie do zatrzymania. I tu prosimy o trochę pomoc, bo faktycznie to są znamiona mojej ocenie przestępstwa. Dziękuję. To tak, dziękuję. Tylko jest bogacenie. Nie musi być w projektu. No. Myślę, że bo Państwo tutaj czekają. Na to, co mowa przy zbiorach, a propozycje ewentualnie opodatkowania uczniów i to znaczy dzieci młodzieży. Ja nie słyszałam o tej propozycji. Proszę. Ale ja pojawiają się różne propozycje, różne dyskrypcje, no, trudno mi się odnosić do informacji, których nie mamy ani na agendzie w kwestiach legislacyjnych, ani do komentowania rzeczy, ponieważ wiele rzeczy się dzisiaj komentuje, które nie są adekwatne do sytuacji. Dziękuję.
można było naprawić wiele. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi. Do głosowania przewodniczącego zapraszam pana Jarosława Kawskiego. W międzyczasie chciałbym państwu też poinformować i zaprosić do wypełnienia, jeśli państwo otrzymaliście przyjaźń ze strony ministerstwa. Tam się upewnią potrzebne są niezbędne też ministerstwo, aby finansować kolejne dobre rozwiązania, jeżeli będziemy mieli możliwość, proszę o zostawianie tej akcji